No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony UD i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z Call of Duty Modern Warfare 2. I dzisiaj Sierżancie, misja użyj snajperska i zobacz, tutaj co nas czeka. Z kapitanem Price'em. Tak więc, no i jeszcze tak wiecie po cichaczu, więc będzie ciekawie. Widzę ich. Okej. Okay. No raczej Carter. Więc strzelcie lajka, a my lecimy. Dobra, idę. Nie wstawaj, trzymaj się trawy. No przecież nie wstaję. Jak nie trzeba, chociaż tam wiecie. No zobaczymy, czy uda się po cichu to zrobić. Nasza wodna misja też miała być cicha i nie wyszło. Zobaczymy. Brawo, jak sytuacja? W ruchu ulazły strażnicy kartelu w okolicy. Widzicie coś, co pomieści pocisk? Nie. Ja nie widzę. Przyjęłam, nacierajcie dalej, bez odbioru. Spoko, spoko, ponacieramy sobie. Jakie ładne kapuszki. A to już nie jest termowizja? Jakich tam? Nie, tam jest więcej. O! Widzę. Są. Na twój znak. Dobra, czyli ja strzelam. Okej, okay, dobra. Come on. Zaraz, 2500 metra? Tak daleko są? Trafię? Dobra, próbujmy. Dostał. Nice. Ej, ale serio? Dzieliło nas aż tyle? Wydawali się jakby... Znaczy ja wiem, że ta snajperka ma mega przybliżenie, ale... Okej. Okay. Brawo, tu Warta. Gdzie jesteście? No idziemy. Przy turbinach wiatrowych. Rozumiem. Idźcie przed siebie w stronę drzew. Zapewnią wam osłonę. Przyjąłem. No ja sobie po cichutku, po malutku tutaj z Price'em kroczek za kroczkiem lecę, ale... Oho. Oj, to są pojazdy, które już mogą pomieścić. Tak, mogłaby pomieścić rakietę. Śledźmy ją. Chcesz ją śledzić, czołgając się? Transportowcy jadący na północ od nas. Na jednym jest kontener, może przewozić rakietę. Przyjęłam, po to właśnie tu jesteśmy. Przemieszczam się wzdłuż wybrzeża, aby mieć lepszy ogląd. Nie zgubcie ich. Spróbujemy. Bez odbioru. Ale nie daje pewności. Mamy wejść tam? Tak jest. A jest, za tobą. No. Syfy brud. Ale się dobrali. Terroryści myślą tylko o przeszłości. A narkot tylko o przyszłości. To co ich łączy? Potrzebują nowych terytoriów i świeżej krwi. Przyciągają młodych. Zawsze mają kolejkę chętnych rekrutów. Spoko. Dobry, mam nadzieję, że nas żadni inni snajperzy, słuchajcie, nie zobaczą. Oby. Łatwiej się tu schować. Głowa nisko, nie wychylaj się. Dobra, przynajmniej nie muszę się czołgać, ale to już jest coś. Nie no, ale stroje to my mamy, słuchajcie, potężne. Nie dziwię się, że nas nie widzieli. O, ważki. Okej, okay. Widzę. Przed nami. Widzę, zdejmujemy ich. Cierpliwości, sierżancie. Widzi go kilku strażników. Może się rozdzielą, czekaj. Czemu? Aby mogły przewidzieć ich ścieżki. Jeśli musisz się przemieścić, rób to powoli. O jasna cholera. Cholera! O kurde, dobra. Jesteśmy, słuchajcie, niewidzialni. Nie ruszajmy się. Gorzej, jak któryś nadepnie. A, jeszcze kolejni. Niedobrze. Ale Price czeka, tu i ja czekam. Przeszli. Dobrze. No i co, Price? A tam jeszcze są kolejni. Jasna cholera, ilu ich tu jest. No i co robimy?
Halo. Podążaj za Price'em, tylko Price. O! Jasna cholera, ja się ruszyłem minimalnie, chyba jakiś chłop musiał stać za mną. Chwila, mamy ruch, ktoś się zbliża. Naprawdę? Mały patrol, przed nami. Dobra, ja już chowam broń. Jasna cholera, zawału dostałem prawie. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Spróbuj przewidzieć ich ścieżki. To jest łatwo powiedzieć, wiesz? Jeśli musisz się przemieścić. Jasna cholera, ale by mnie normalnie. Dobra. Stoję tak jakby za tobą, więc jeżeli. Dobra, wiecie co? Będę tak cicho i tak długo jak trzeba. O nie, nie, bo ten idzie jakoś dziwnie. Nie! Jasna cholera, stałem za Price'em. Jakim cudem w niego nie wdepnął, a we mnie wdepnął. Dobra, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Ja nie wierzę, po prostu słuchajcie, co tu się dzieje. Dobra, Price, poczekaj, no jak ustawimy się równiutko, to chyba będzie dobrze. Nie wiem. Dobra, chowam broń, tylko jak mnie trzeci raz zabiją. W taki sposób? To jest tak, wiecie, łatwo powiedzieć. Jeśli nie musisz się przemieścić. No raczej. Nie ruszaj głową, będą blisko. Ja naprawdę nie ruszam. Dobra, chyba mnie nie dotknie żaden. Chyba. Dobra, idźcie sobie, po prostu idźcie sobie. A ja będę czekał. Nie wiem na co, nie wiem co się stanie, ale... Tak, tylko że tam idą kolejni. No nie, no ten chyba mnie nie nadepnie. Nie no, przejdzie obok. Price, mów kiedy się ruszyć, bo ja nie zamierzam się ruszać. Poczekaj, tak... Poczekaj, przed tobą jeszcze dwóch. Okej. Okay. Dobra, to muszę dobyć broni. Co to jest? Użyj termowizji, zobaczysz moje oznaczenia. No ja chcę użyć twojego... O, mam. Przyjął. Jeden, drugi. Zdejmij jednego, ja zajmę się drugim. A w którego celujesz? Dobra, on celuje w tego, to jazda tutaj. O, tylko 23 metry. Ostatnio 2,5. Pięknie. Czysty strzał. Możemy ruszać. No. I o to chodzi. Jasna cholera, najgorniej nie lubię czegoś takiego, wiecie, stój w trawie i czekaj, aż ktoś cię nadepnie lub nie nadepnie. Ale teraz, dobra, spoko. Nikogo na zewnątrz. No to chyba idziemy. Ktoś może być w środku. No może być, no nie jest powiedziane, czy tak, czy nie. Ale spoko, z Price'em, bezpiecznie. Dobra, idziemy po cichutku. Tych naszych mechowych strojach. Użyj czujnika pulsu, żeby zobaczyć, czy budynek jest czysty. Czego mam użyć? Otwórz plecak. Czujnik pulsu? Przytrzymaj Elena, aby... Czysto, nikogo nie ma. Tak jest. Nie zatrzymujmy się. O kurde, dobre. Przyznam, że nie spodziewałem się takiej technologii, a tu... Okej. Okay. Dobra, Price. Spokojnie. Tylko spokojnie. Bo tylko spokój uratuje. Chyba. No ładne wiatraczki tutaj chyba mają, przyznaję. Się pogadać. A którzy? Nie trzeba z nimi walczyć. Przegraniemy. Okej. Mówię, skoro tak mówisz, to ja się posłucham. Ja to posłuchany jestem, kurczę. Znowu w ruchu. Nie widzę go. Tak jest. Będę go wypatrywać. Nie zatrzymujmy się. Tam jest dwójka, ale no nie ściągamy ich, bo gdyby zginęli w takim miejscu, to wiecie, łatwo by ktoś ich zobaczył prędzej czy później. Drzewa. Masz na myśli te parę chwastów? Nie, no dobra, spoko. Idziemy.
Oho. No, 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 co znowu? Nie, nic się nie dzieje, możemy iść śmiało. Trzeba zapewnić osłonę, ale bądź czujny. No raczej. Uwaga, podjechała ciężarówka z kontenerem. Chyba chcą przenieść ładunek do magazynu. W okolicy jest sporo uzbrojonych wrogów. Tak jest. I to jest informacja, którą chciałem usłyszeć. Ej, co jest? Laswell? Melduj, Garrick. O kurde. Dobrze wrócić do akcji w polu? Jestem tu, ponieważ to stało się na mojej warcie. Muszę wiedzieć, jak do tego doszło. Zajmujemy się znanymi, prawdopodobnymi i podejrzanymi celami, Kay. Ten ma wszystkie te cechy. Z takimi kompanami to ja mogę walczyć. Posprzątajmy ten bajzel. Jeżeli jedna z tych rakiet trafi w miasto, zginie masa ludzi. Domyślam się. Więc lepiej, żeby nie trafiło. Zatem wzgórza będziemy widzieli główny budynek. Jeśli rakiety tu są, mogą być w środku. Idziemy wzdłuż turbin. Zbliżamy się do wzgórza, Laswell. Dobrze. Ze szczytu wzgórza zobaczycie główne zabudowania. Pogoda po naszej stronie. Sporo mgły, słaba widoczność. I o to chodzi. Stroje powinny nas zamaskować. A raczej. Widzę, nie wydaje mi się, żeby miały nie zamaskować. Co tam jest? Zrozumiano. Znajdź miejsce w trawie. Zobaczmy, kto jest w zoo. Kto jest w zoo, powiadasz? Dobra, to jest naprawdę spójrz fajne miejsce. Zbadaj okolice. Okej, okay, dobra, wydaje mi się, tylko może tak sobie ustawmy się, żeby... O, ta trawa mi tak za bardzo nie przeszkadzała. O cholera, kapitanie. Wrogów w brud. Potwierdzam. Wszędzie kartel. Użyj optyki zmiennoogniskowej. Mamy daleko do celu. Jakiej? Dobra. Wstrzymaj ogień. Nie atakuj, póki nie dam ci danych o odległości. Warta, jesteśmy gotowi. Zlikwidujcie z daleka jak najwięcej się da. Okej. Od wysuniętych czujek. No to tego. Bierzmy się za to. Na twój znak. Ale to muszę... Dobra, jest nie muszę sam. Chyba określać. Na opad 2,5 stopnia. Dobra, czyli nie ma wiatru, czyli muszę mniej więcej celować 2,5. No to chyba dostanie. Idealnie. Umierają w trakcie pracy. Kolejny martwy narko. No i o to chodziło. Nie mogą zobaczyć trupów tamtego patrolu. Okej. Tu mamy jeszcze dwójkę. Zajmij się nim. Ja biorę jego kumpla. Opad pocisku, 3 stopnie. Ale to którym ja się zajmuję? Dobra, on się zajmuje chyba tym, okej. Okay. Zaraz ile? 3 stopnie? 3,5? Cholera, nie wiem. Dobra, 3 stopnie. 3, okej, okay, dobra, no to już wiem. Ej, stój. Kolego, poczekaj. Dobra, dawaj. Nice, jaj, ten pot też padł. Wciąż dobrze. W formie. No raczej. Jeszcze, tam była jakaś większa grupka, ale ich jest za dużo, żeby próbować. Cierpliwości, sierżancie. Widzi go kilku strażników. Może się rozdzielą, czekaj. No raczej, że się rozdzielą. Co się mają nie rozdzielić? Oprócz nich jest... Oho, idealnie. Jeszcze jeden musi odejść i będzie perfekcyjnie. Drugi gość odszedł. Jest jaki twój. Drugi? 3,5 stopnia. 3,5 tym razem. Dobra, czyli raz, dwa, trzy. Okej, okay, w ten sposób. Tak. Niezły strzał. Ja tylko takie oddaję. Znajdź miejsce, z którego załatwisz dwóch jednym strzałem. Co? A, takie cwane. Dobra, słuchajcie, on załatwi jednego, ja załatwię dwóch. To mi się podoba, ale jestem jeszcze za daleką. Dobra, przejdziemy sobie po cichutku. Na skałkach oczywiście jest trochę niebezpiecznie, bo mogą mnie zobaczyć. Lepiej chodzić tak typowo zawsze po zielonym. Ale to jest za daleko, żeby oni mnie widzieli, no sorry. Ej, to dalej średnia pozycja. Zlikwiduj strażników, łatwo mówić, co nie? Łatwo mówić, zlikwiduj sobie ich. To wciąż jest O, co ja robię? Dobra, nie, lepiej się czołgać, nie będę ryzykował. Dobra, może tędy bardziej.
Gdzieś tak na górę, nie wiem. Jasna cholera, nie wyjdę stąd. Ale nie podniosę za bardzo głowy, bo znowu się to skończy źle. Po prostu ja już to wiem, że to się musi wtedy skończyć źle. A na razie idzie sprawnie i z tego trzeba absolutnie korzystać. Czekaj, Price, czekaj, muszę sobie się ustawić. Jak już się ustawić, to tak jak należy. Bez zbędnych problemów. Chyba. Dobra, zobaczmy. Ej, wstałem, po cholerę. Nie chciałem wstawać. No nie, no dalej jestem, słuchajcie, w złej pozycji. Masakra, jakie daleko muszę odejść tak właściwie, żeby to miało szansę w ogóle zadziałać. Price już pewnie wściekły takie, no nie, wysłałem go, żeby przeszedł kawałek i zrobił to jak należy, to zamiast tego. Dobra, no może stąd, no może to już jest. No nie, no jeszcze nie. Pewnie się okaże, że wcale nie musiałem się czołgać. Stając życie pewnie tak. Nie no, to jest. A jak przejdę przez ścieżkę, to nic mnie nie zabije? Nie wiem, ale za tymi skałkami wydaje mi się, że to jest w miarę dobre miejsce, co nie? I na wypadek, gdyby ktoś usłyszał, to dobre, żeby się schować po prostu. Ale no zobaczymy. Ja mam wrażenie, że od złej strony idę, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, idę i co mi to daje? Niewiele. A tutaj na pewno nie ma nikogo, wiecie, to tak. Wiem, że jest daleko, ale no nie mogę przesadzać. Nie mogę przesadzać, żeby mnie znowu nie zobaczyli. Dobra, to musi być to miejsce. No jasna cholera. Chyba sy jaja robisz, dobra, wiecie co? Pójdę w taki sposób i widzę, że niepotrzebnie się czołgałem. Od początku trzeba było wybrać prostą metodę. Dobra, prawie. Prawie, jak coś to od razu się kładę. A może koło tej budy trzeba było być? Też wydawało się spoko. Na pozycji. O! 3 stopnie powiadasz. Cholera, nie wiem, czy to jest dobra pozycja. Dobra, liczę na niego. Tylko żeby to mi nie zasłoniło. Dobra, 3 stopnie. No wiem. Słyszę, czyli mniej więcej taki strzał. Próbujmy. Dobrze. Prosto w cel. Się nachodziłem, ale jak widać było warto. Zlikwiduj strażników, a tam jeszcze są jacyś? Nie wiem. Dobra, Price. Powiesz coś jeszcze? Dobra, przebiegnijmy sobie. Nie wiem, trochę ryzykuję, nawet więcej niż trochę. Ale Price nie mówi mi nic o żadnych, wiecie, kolejnych przeciwnikach, którzy gdzieś tam się czają, ale być może dopiero kiedy ja ich zobaczę, to ja będę musiał zraportować z tej innej strony. Halo, kogo tam oznaczyłeś? Tutaj dalej oznaczył. Jak zlikwiduj strażników, Price, gdzie ty jesteś? Halo? Musimy zdjąć członków kartelu na zewnątrz, zanim tam wejdziesz, Kyle. Czekaj, wrogowie po lewej. O! Oznaczam ich laserem. Właśnie tego potrzebowałem, żebyś kogoś oznaczył w końcu. To nie ci dwaj? Skasuj 2 jednym strzałem. Biorę 3. 3 stopnie. Takie... Co? Gdzie? Czekajcie, bo... My chyba się... są tutaj! Dobra, głowę mu widać, no jest średnia pozycja, ale myślę, że zadziała, słuchajcie, próbujemy. Zrobiłem to? Słyszał wystrzał. Oj, chyba nie dostał. O, w dupę. Mango, wycofują się, wiedzą, że muszą się ukryć przed snajperami. Cudownie. No ja to tak chwaliłeś, Kyle'a, tak chwaliłeś. No i wszystko poszło się walić. A to jacyś zwykli pracownicy chyba. Może do nich nie strzelajmy. Do kogo on strzela do jasnej cholery? Odpalają moździerze, przemieszczaj się, sierżancie. A co ja robię? O, w dupę. Przemieszczaj się, ale bądź w ukryciu gaz, bo się zobaczą. No gdzie w ukryciu? Dobra, w krzoki, w krzoki!
No to sam się prosiłem. Dobra, wiecie co, mam nadzieję. Ej, był jakiś w ogóle safe? Teraz się zastanawiam, no wiecie, ja widziałem tam ledwie głowę tego typa. Prawdziwy zawodowiec. Dobra, dostanę chyba jeszcze jedną szansę na próbę. Ale dlaczego on dopiero tak późno w ogóle? No to tam jest, słuchaj. A, dobra, no. I wydaje mi się, że stąd będzie łatwiej. 3,5 stopnia. A, 3,5 stopnia, nie mówił 3 ostatnio? A, to dlatego może było źle. Dobra, 3,5 stopnia. No nie! W dupę, słyszał wystrzał. Przecież on powinien dostać. Czekajcie, zróbmy tak. Nie wiem, może będę żałował, ale muszę ich zdjąć jednym strzałem. Dobra, mam lepszy pomysł, jeszcze lepszy pomysł. Weź ty po prostu namierz ich kiedy trzeba już i jak trzeba. A ja się naprawdę zastanawiam nad tym. Są nieuzbrojeni. No tak, to są cywile. Robią cywile. To wylęgarnia. Ktoś musi karmić ryby. Jasne. Skasuj dwóch jednym strzałem. No ale oni powinni dostać. 3,5 stopnia. No 3,5 stopnia, no tak celuję i to jest problem, widzicie, no. Powinni dostać, tak jakby dwóch naraz. 3,5 stopnia. Dobra. Tylko weź nie stresuj, Price, bo już mnie zestresowałeś dzisiaj wystarczająco. Nie, słuchajcie, mam wrażenie, że to jest znowu, ja po prostu mam w tej grze co chwilę jakieś głupie problemy. Ale serio, mam wrażenie, że coś jest nie tak. Jest dwóch gości, dostaje 3,5 stopnia, celuje tak jak chcą. Dobra, mam jeszcze jedną rozkminę, po prostu moje rozkminy są coraz mocniejsze. Dobra. Skasuj dwóch jednym strzałem. Dlaczego oni nie dostają? 4 stopnie. Jak to 4 stopnie? Aha, dobra, bo jestem w innym miejscu teraz. Dobra, nie, mam to gdzieś. Twoje info to powiem ci, że tak trochę... 4 stopnie. No 4. No w końcu. Fajnie, że pięknie, tylko wcześniej tak samo strzelałem, tylko że o 3,5 i to nie działało. No nic. Kogo kolejnego załatwić? Powiedz, weź ty mi powiedz, tylko proszę cię. Proszę cię, Price, tak jak kolegę. Weź ty się dokładnie określ. To cywile. Są nieuzbrojeni. Tak. Co to robią cywile? O! Ktoś musi karmić. Tam są. Wiecie co? Spróbujemy się szybko przemieścić. Widzę kolejnych. Czekaj. Oho. Co znowu? Bierz jednego, ja biorę drugiego. Dobra. 3,5 stopnia. 3,5 stopnia, dobra, to ja biorę tego. W dziesiątkę. Ładnie. Dobra akcja, jest tylko on. Okej, został jeden. I co teraz? Co teraz z tym ziomeczkiem? Ja strzelam? No weź określ, czy strzelamy, czy nie, panie kapitanie. Bo jednak jak nie wiem, no to tak trochę ciężko się określić. I on nie mówi nawet ile, wiecie, odległość teraz jaka. Masakra, byś powiedział, Price, a nie. Żydzisz tutaj na informację dobrą. Dobra, okej, strzelaj ile... No nie wiem ile. Ja ich tu jest całkiem sporo. 3,5 stopnia. Dobra, mam nadzieję, że ten 3,5 stopnia chyba. Członek kartelu kopnął w kalendarz. Tu jest jeszcze jeden. Jest tylko on. No ile? Halo. Dobra, obstawiam, że 3,5, ale... Nie, Price, naprawdę, no coś nie... Już po nim, odkrył wyzwłoki. Co? Co? Gdzie? Jak? Kto? Który? Nie wiem, nie wiem o kim on mówi, kogo on zabił tak właściwie. Mogę do niego trafić? Strzelić? Dobra, słuchajcie, zaryzykuję, 3,5 stopnia. Załatwiony. Dostał. Tak jest. Co teraz? Price, no weź, się nie wygłupiaj, tylko dawaj to info. Kogoś ściągamy jako kolejnego, znaczy ja widzę ich tam gdzieś, o. Załatw dwóch jedną kulą, ja biorę ich kumpla.
Not so easy, not so easy. Nie boję się, że jak coś z zawalem, to będziemy... A ile? Ja obstawiam, że 4, bo są dość całkiem daleko, ale... Price nie daje mi informacji! To jest 400 metrów, no to... Albo 4,5 nawet. No ale ja jestem ze złej pozycji, słuchajcie. Nie, 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 musimy się trochę tutaj przemieścić. Proszę cię, Price, weź mów. Czy to tak naprawdę dużo od życia wymagam? Nie, nie powie mi. Dobra, no może być albo 4,5 nawet. Słuchajcie, powiem tak. Próbujemy. Piękny strzał. Dobrze. Szkolenie snajperskie na coś się przydaje. No na coś tak, ale co teraz? Weź panie, wytłumacz no. Price jest bardzo oszczędny w informacji, naprawdę. Czy ja już mogę wejść tam śmiało? Fajnie, dalej mamy zlikwiduj strażników. Tylko problem w tym, że... On dalej oznacza to samo miejsce. Tu już wszyscy, którzy mieli zginąć, to chyba nie żyją. O, nie, nie, nie. Jest sam. No domyślam się, ale 300 metrów. Dobra, on chyba po prostu ma to w dupie już i nie chce mi mówić ile metrów. No dobra, no mam po prostu chyba sam się domyślać. Tak na, wiecie, 300 metrów to 3 krateczki, no, no dobra. Bijemy. Wykończone. Tak, on już chyba nie chce mówić po prostu. To dobrze, a co z tymi? Gaz, to cywile. Nie, to są cywile. No wiem. Ale nie wiem do kogo strzelać tym razem. Papara, papara, do kogo strzelę tu? A ci? O. Ja wezmę drugiego. 2 stopnie. No, 2 stopnie, okej. Ładnie. Mamy trupa. Czysty strzał. Mogę w końcu wejść do środka? Czy pojawią się jeszcze inni? O jasna cholera. Widzi go dwóch innych. Zmień stanowisko i zdejmij dwóch jednym strzałem. Że też Price nie chce, słuchajcie, jestem lepszy od Price'a dzisiaj, na to wychodzi. On sobie robi łatwe cele, zawsze zabija jednego. A ja jestem tym, który musi tutaj... Mamy tu nieuzbrojonych cywili, sierżancie. A nie, nie, dobra, to cywile, już, nie mylę. Zaraz, a gdzie tam ci byli? Cholera, zgubiłem ich. A to nie jest z tej strony? A no z tej. Widzę dwóch innych. Poszedł. Bierz jednego, ja biorę drugiego. Aha, dobra, okej, okay, czyli obojętne, czyli 3 krateczki. Dobra. Czyste trafienie. Wciąż w formie. A tego mogę załatwić? Jest tylko on. 3 stopnie. Dobra, mamy to. Tak jest. Proszę, niech to będzie koniec. No, chyba trochę popsuliśmy tą rekrutację. I co teraz? Zlikwiduj strażników. Ile razy ja już to... Słyszałem dzisiaj. Halo, czy ktoś jeszcze tutaj wstał? No nie wierzę. 3,5 stopnia. 3,5 stopnia, dobra. Pozamiatane. Kiepski dzień w biurze. Chyba wszystko. Teraz musimy znaleźć wyjście. Będę cię stąd osłaniał. Dobra. Niech pan idzie, ser, ja osłaniam. Dlaczego ja, a nie pan, kapitanie? Dlatego, bo ja jestem kapitanem, a ty sierżantem. Ruchy. Mocne słowa. I przyjąłem, ser. No w sumie, co się głupio pytam. Uwaga, nie widzę żadnego ruchu. Jeśli przemycają pociski, to albo ich już tu nie ma, albo są w środku. Oby to było to drugie. No właśnie. Oby. Na pewno tu nic więcej się nie dzieje. Nie wiem, sprzątnąłem tylu, jesteś że... Jesteś tam, sierżancie? Jeszcze. Jasna cholera, Laswell, to kawał drogi. No. Nie wszyscy mieli biegi przełajowe w koledżu, Laswell. A ja wciąż biegam, John. Chwila. Gaz, zbliżają się do ciebie pojazdy z tyłu budynku. Widzę. Chyba cię nie widzieli. Ostrożnie. Okej. Okay. A no, pięknie. No nie mówcie, że oni tu wjadą. No nie, chyba nie będą tutaj. Unikniesz ich, jeśli nie będziesz się ruszał.
Jeśli chcesz sobie postrzelać, to będziesz miał okazję. To strzelać? Mają na sobie pancerze, jakby co, celuj w głowę. Jakby co? Wolałbym ich uniknąć, ale czemu tu w ogóle przeszukują? No, przejadą mnie. Nie, no chyba nie. Nie no, wydaje mi się, że trzeba odpuścić strzelanie. Po prostu przeciekajmy. O jasna cholera. Dobra, nie widział mnie, nie widział. A Price, ty ich zdejmiesz, czy nie za bardzo? Czekać. Nie ruszać. Bendylo. Nie wiem, co tam gadacie. Ale... mam iść dalej? Mam wrażenie, że oni są tutaj. Tuż za mną. O, jasna cholera, są. Dobra, wiecie co? Chyba trzeba strzelać. Żyje? Price, pomóż mi do jasnej cholery. Uj, w dupę, dobra. Oj. Dobra. Gdzie oni są? Price, pomóż. To tak musiało się skończyć. To musiałem ich wyeliminować. To nie było na zasadzie chcę, nie chcę. Dobra, przeładuj. Nie wiem, może Price ich wyeliminował, tych, którzy tu byli. To taka odległość, że tam raczej nikt nie powinien usłyszeć tego jednego wyrzuconego granatu. Wiecie, sobie spojrzę. Dobra, to darmo widzę, nic nie daję. Price, pomożesz? Strzelał. O! O ty cholera. Dobra, zdjął go. Dzięki. Dzięki za wsparcie, kapitanie. Wsparcie się przyda. No raczej. Cieszę się, że pan to zauważył. No. To dla ciebie trening. Trenujemy, ser? Zawsze trenujemy, sierżancie. Jasne. Niech mu będzie. Oj, Price, z ciebie to ciężki nauczyciel będzie. Chyba musisz przejść przez drogę i poszukać wejścia. A co ja robię? Tak jest, ruszam. Mamy magazyn z zaopatrzeniem oraz magazyn w lęgarni. Jestem za bramą. Przyjęłam. Dostań się do środka. Musimy sprawdzić, czy w środku ukryto pociski. Myślę, że zmiana broni to jest absolutnie to, co jest mi teraz potrzebne. Ona chyba też tłumik ma, więc może się nadać. Pytanie tylko, czy tam cywilów nie spotkam, bo tam gdzieś cywile byli i są. Dobra, zobaczymy. Cholerne gołębie. Straszą tylko człowieka. A jak ja mam tam dostać się? Chciałbym się dowiedzieć, natomiast... ha, na razie nie widzę wejścia. Okej, okay. No to mamy. Dobra, powolutko. A? Co? Kurwa mać. A, dobra reakcja. Dobra, wychodzi na to, że... tu nie wejdziemy, a mogę górą? Ej, zobaczmy, to ma sens, wiecie? Ale ich zaskoczę, jak tu gdzieś wejdę od dachu. Wentylacją? To ma sens. Niech się pan przygotuje. Dobra. Jestem gotów. Błyskowy gaz łzawiący jest. Dobra, to co, celujemy. I rzucamy. A, niech się duszą tam. Ale ich wystrzał. Uj, na mnie gaz też działa. Oj, niedobrze. Co? O, dzięki, Price. Zachowali się na głowę. Price, ty mógłbyś pilnować trochę? Byłbym wdzięczny. O, teraz to już, słuchajcie, koniec. Było po cichu.
U cholera, granat! Granatem! Dobra. Pytanie, czy nie zaatakują mnie gdzieś tu, wiecie, od tyłu. Fajnie, że kogoś zdjąłeś, bardzo. Bardzo się cieszę. Kolejny! Leży. Dobra, przejdź pod tym. Nie możesz tu kłócać. Co mi mówicie, gdzie mogę kłócać, a nie, gdzie nie mogę? No cholera, zawał na miejscu. Oni naprawdę, oni chcą, żebym nie zginął od kłucy, tylko zawału. Kontener jest w środku. Sprawdź go i poszukaj w magazynie rakiet Hassana. Sprawdzę. O, banany! I... narkotiken. Dobra. Coś tu jest? Raczej nie. Mamy kontener, słuchajcie. I pytanie, czy jest tutaj wyrzutnia? Dobre pytanie. O, w mordę. Nie ma. Z pewnością posterunek kartelu. Ale jest coś ciekawego. Co widzisz? Od zajebania narkotyków. Magazyn jest pełen broni, pigułek i surowców. Hassan działa z kartelem, ale nie robimy nalotu. Przyszliśmy tu po rakiety, a nie narkotyki. Gaz, uwaga! Muszelki? Z drugiego budynku zbliżają się uzbrojone patrole. Oho. Chyba jest ich pięciu. Lepiej użyj czujnika pulsu i spróbuj trafić w głowę snajperką z tłumikiem. Okej, dobra, spróbujmy tego czujnika pulsu użyć. Tak nie do końca ogarniem jak... Ło! Dobra, wiecie co? Załatwiony. Dostał. A to ja go załatwiłem chyba. Co? Gdzie? Gdzie? Dobra, mogę używać dalej. O, patrzcie. Cholera, otaczają mnie? Czy mi się wydaje? Dobra, on tu chyba przeszedł. I oni tu są chyba gdzieś. Ło! Zdawał. Dobra, ten czujnik to zamiast mi pomóc to... Ała, dobra, on też zdjął kogoś. Pięciu, załatwiłeś ich? Widzę, że umie pan dodawać, sir. Patrzcie go, sierżant, wcięta i posta. Ale ja sobie robię, kapitanie. Lepiej się pośmiać, póki jeszcze możemy. Trzymajcie się planu, chłopaki. Tak jest, proszę pani. Jestem za młoda na panią. Wciąż jestem od ciebie szybsza. Obszar czysty. Wszyscy ludzie kartelu zostali zdjęci. A, to tak tutaj pewność, że nie ma tu rakiet. Wydaje dźwięk. Ta płachta, myślałem, że tam coś innego jest. Możesz wejść, użyć świetlików albo gazu łzawiącego, żeby ich potem wystrzelać. Okej. Myślę, że gaz łzawiący. Tak jak wcześniej, tylko tym razem. Okej, ale to jak, co? W sensie... C4 do forsowania, może to spróbujmy? Ej, dobra, słuchajcie, użyjmy tego, tam było R1. Ho, ho, ho. Ciekawe, dobra, tylko tak sobie znajdę jakąś fajną pozycję. Dobra, słuchajcie, jazda. Podejrzanie cicho, nikt nie wychodzi. A, widziałem. Ej, tam jeszcze jeden na górze jest. O. Jeden. Dobra. Trafiony. Jeden trafiony, a jest ich tam troszkę więcej niż jednego. Chyba dostał? Nie, nie wiem. Nie wiem. Masakra, jakieś muchy tu latają. Tylko dźwięk słychać. Dobrze. Dobra, granat, oj, ale bym dostał tym granacikiem. Dobra, nie wiem, czy tam nie wejść i po prostu nie zrobić rozróby. Ale dobry strzał. Okej, to było dobre, ale ja też obrywałem. Dobra, poczekajmy, jak oni się nie ruszą. Wiecie, mogłem ich wybawić, ale... Co, tam ktoś jest? Leży. Chciałbym wiedzieć, że to wszyscy.
Ale chyba za dużo bym chciał wiedzieć. Dobra, dobra, spokój. Uj. Gdzie tam jest? Ojejeje. Jeden trafiony. O, dobra, znowu nie umiem odrzucać tych cholernych granatów. Dobra, tutaj jest ich chyba jeszcze więcej niż tam. Tam też było sporo, kiedy wyszli. Kolejny. Powiedz mi, że to już wszyscy, a nie tylko kolejny, kolejny. Z tym jak się ganiamy. Leżysz. Chyba wszyscy. Wylęgarnia czysta. Chyba. Brak kontenerów, w których zmieściłaby się rakieta. No, niestety. Wiem, ale jest to coś dobre, innego. Rozejrzyj się. Coś tu mamy. Przeszukaj. Te mapy nam mogą naprawdę dużo powiedzieć. O. Co tam masz? Coś ciekawego. Jakieś plany. To miejsce ma w sobie coś więcej. Pod latarnią są tunele. Okrążamy i idziemy do latarni. Spotkajmy się na zewnątrz. Tak jest. Tak jest. Dobra, a tu wyjdę. Mogę otworzyć tę stronę. A no owszem, jest taka możliwość. Spotka się z Price'em, ale gdzie jest Price? A tu, jasno, cholera, naprawdę dobrze zakamuflowany. Latarnia morska, za mną. Dobra, idziemy do latarni morskiej. Chłopaki, do dzieła. Jest nas garstka. Jeżeli wezwą posiłki, to mamy przechlapane. No raczej. Przede wszystkim to jesteśmy tu nielegalnie. Gdyby było inaczej, byłoby nas więcej. Przyjąłem. Domyśliłem się. Załóżmy, że kartel powiadomił wszystkich w okolicy. Spodziewajcie się silnego oporu. Okej. Okay. Dzięki Glei, strojom maskującym nie zauważą nas. Ach, tam byłam. To w pana stylu, kapitanie. Rzeczy samej. Rzeczy samej, okej. Okay. Trzeba wziąć poprawkę na opad pocisku. Brawo. Widzimy podstawę latarni. Może wiatr jeszcze trzeba będzie wziąć pod uwagę. Użyć aby się rozejrzeć. Dobra, słuchajcie, a rozejrzymy się tutaj bardzo dokładnie, ale to zrobimy już na spokojnie w kolejnym materiale. Jeżeli ten wam się podobał, to pamiętajcie oczywiście o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować, żeby być na bieżąco, tutaj nie przegapiać żadnych odcinków, ale to tyle na dziś, moi drodzy, tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!